Agnieszka, wybiegany ten debiut w barwach rekordu. Mnóstwo kilometrów dzisiaj. No, wybiegany mecz ciężki. No nie wiem, co mam więcej powiedzieć. Dam siebie wszystko, tak jak każda z dziewczyn. Szanujemy te 3 punkty i gramy dalej. Masz odniesienie, występując w innych zespołach ekstraligowych, do wcześniejszych sezonów, do zespołów rywalek. Jak oceniłabyś postawę w dzisiejszym meczu ekipę Konińskiego Medyka? No, z Medykiem zawsze się ciężko gra, stawiają trudne warunki, no ale zagrałyśmy to, co trenowałyśmy, dałyśmy z siebie wszystko, wywalczyłyśmy to i cieszymy się z 3 punktów. Ile czasu potrzebujecie jeszcze, aby powiedzieć o sobie, że jesteśmy już dobrą, zgraną paczką? No, nie mam pojęcia, ale uważam, że i tak już wykonałyśmy kawał dobrej roboty i z tygodnia na tydzień mam nadzieję, że jeszcze lepiej to będzie wyglądało. Gratulujemy 3 punktów. Dziękujemy. Martyna, pamiętasz, kiedy ostatni raz rekordzistki sięgnęły po 3 punkty w Ekstralidze? Na własnym boisku? No pamiętam, że końcówka naszej ekstraligowej przygody była taka, że trochę pociągnęłyśmy i tam pozdobywałyśmy trochę punktów, więc to było wtedy. To było jedyne zwycięstwo 5-2 nad Gdańszczankami. Minęło trochę wody w Białce. Upłynęło. Tak, no i bardzo fajnie wrócić. Świetnie was się oglądało, zwłaszcza w pierwszych minutach tego spotkania. Zaskoczyłyście niesłychanie nie tylko kibiców, ale przede wszystkim Konienianki. Tak, myślę, że nasze 15 pierwsze minut było naprawdę bardzo ładne. Robiłyśmy to, co chciałyśmy. Później trochę się, no nie, że posypało, ale trochę wpadło w takie, że nie wiedziałyśmy do końca, jak grać, ale później było już okej. Okay. To był efekt doświadczenia, rutyny po stronie zespołu z Konina, czy może krótkotrwały kryzys fizyczny? Myślę, że bardziej ten fizyczny, bo naprawdę dzisiaj jest ciepło, ale nie chcę na to zwalać, więc myślę, że to, bo wiedziałyśmy, byłyśmy przygotowane i wiedziałyśmy, jak będzie grać przeciwnik. To jeszcze pochwalmy dwie twoje koleżanki za znakomitą bramkową akcję. Mam na myśli Darię Długookęcką i Julię Gutowską. Tak, według mnie to jest naprawdę dobry duet i dają radę dziewczyny. No i świetnie popracowała w bramce Jessica Ludwiczak. Tak, to prawda, mimo że ma trochę uraz wargi rozcięta, no ale dała radę. Gratuluję 3 punktów, pani kapitan. Dziękuję bardzo. Wprawdzie gola nie wypracowałyście, ale swoje założenia i te, które nakreślił trener Żebrowski, zapewne wypełniłyście z Esther Sunday. Bardzo dobre wejście. Tak jest, wiedziałyśmy od początku, czego chcemy, cały czas się trzymamy planu, który trener nam nakreśla i cały czas zdążyłyśmy do tego zwycięstwa. Podstawą było to, aby przenieść ciężar walki w tych końcowych fragmentach na połowę rywalek, prawda? Zdecydowanie tak, dzisiaj były bardzo ciężkie warunki, było ciepło, więc pod koniec już, gdy sił było troszkę mniej, chciałyśmy przenieść do przodu. Tak szczerze, kiedy dowiedziałaś się, że zaczynasz to spotkanie na ławce rezerwowych, przy tej temperaturze, jaka dziś panowała w Bielsku-Białej, zadowolona byłaś? No na pewno nie, bo zawsze chce się grać od pierwszej minuty, dlatego gdzieś ta wewnętrzna złość była, ale dlatego chciałam wejść i pokazać to, co potrafię. Gratuluję zwycięstwa. Dziękujemy bardzo.